Hej kochani, cześć! Mamy dla Was coś specjalnego. Po naszym ostatnim odcinku na kanale o Anna Paweł Tai, który jeżeli nie widziałeś, możesz go spokojnie sprawdzić, i Waszych pięknych reakcjach na ten odcinek, zauważyliśmy świetną okazję do tego, żeby uruchomić pewną akcję, która w prosty sposób odpowie na okoliczności pandemii w naszym kraju teraz. Pewnie spotkałeś, tak jak ja, w kolejkach sklepowych, przestraszone, zaniepokojone osoby, które swoje ostatnie, być może pieniądze, wydają na maseczki, środki sterylizujące albo inne środki ochrony. I tak naprawdę na tym strachu teraz żerują firmy, które właśnie te maseczki i inne produkty sprzedają za pięciokrotnie wyższą cenę. I właśnie teraz dla nas, jako dla Kościoła, widzimy świetną okazję, żeby pokazać to, o czym zawsze w każdą niedzielę mówimy w naszych społecznościach. I dlatego chcemy ruszyć akcję jako projekt G5.1, czyli w prosty sposób projekt pracy Kościoła w młodym pokoleniu i uruchomić w różnych miastach w Polsce maskomaty. Maskomaty miały być miejscami, w których chcielibyśmy ludzi w naszych miastach obdarowywać giftami, a w nich umieścić maseczki i listy z życzeniami i Bożą prawdą dla życia ludzi w naszych miastach. Akcja potrwa od ostatniego tygodnia kwietnia na kilka tygodni kwarantanny i będzie zlokalizowana w kilku różnych miejscach południowej, centralnej i północnej Polski. To, co chcemy zrobić, to chcemy naśladować to, co reprezentował nasz Pan Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi, i w prosty być może sposób chcemy zanieść ludziom dookoła nas miłość, prawdę i nadzieję. I w tej akcji wziąć udział może każdy z nas. Niezależnie od tego, kim jesteś lub gdzie jesteś, możesz do nas dołączyć na trzy różne sposoby. Możesz pomóc nam zdobyć maseczki, które będziemy chcieli potem ludziom dookoła nas rozdawać, albo możesz je sam wyszyć, tak jak w tym momencie robią to właśnie dzieci, rodzice i dziadkowie w różnych miejscach Polski. Możesz też znaleźć i wesprzeć naszą zbiórkę finansową, na której zbieramy pieniądze na to, żeby móc sfinansować zakup różnych potrzebnych materiałów dla tej akcji. Lub możesz stać się jednym z naszych miast ambasadorskich tej akcji, albo po prostu wziąć ten materiał, który właśnie teraz oglądasz, i wysłać go do swoich znajomych, żeby oni też dowiedzieli się o całym tym projekcie. Naprawdę wierzymy, że ta akcja może mieć sens i pokazać to, o czym mówi Pismo Święte w jednym fragmencie, i aby każdy język, pokolenie, wspólnota, miasto wyznało, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Jeżeli tak jak my widzisz w tym sens, przyłącz się do nas. Wszystko po to, żeby nasze miasta w okolicznościach pandemii koronawirusa mogły poznać, że Jezus Chrystus naprawdę jest Panem. Wszystkie materiały, linki albo kontakty znajdziesz poniżej w opisie, a my czekamy na Ciebie, gotowi przypiąć się dla jednej sprawy. Trzymaj się zdrowo, pozdrawiamy Cię, cześć!